W sumie dawno na tym kanale nie było Poppy Playtime, a dzisiaj absolutnie jest odpowiednia okazja, by pomówić sobie na temat tego, co w świecie Poppy Playtime się dzieje, a dzieje się naprawdę sporo, bowiem całkiem niedawno Mob Games zapowiedziało swoją kolejną grę w tym świecie, mianowicie Project Playtime, czyli krócej mówiąc koopowe Poppy Playtime, w którym też będzie lore związany z Poppy Playtime, więc szykujcie się na serię zwierciadlania fabuły Project Playtime. O ile nie przedobrzyłem i faktycznie ta fabuła tam będzie. W każdym wypadku, na przestrzeni ostatniego tygodnia na temat Project Playtime w internecie miejsce miało olbrzymie ARG, które trochę zdradzało lore tej gry, a także historię pewnego pracownika Playtime Co., który skończył w niezbyt ciekawy sposób ze względu na grzebanie w brudach tej firmy. A co więcej, ARG to ujawniło kolejną złą zabawkę, z którą to zmierzymy się w Project Playtime, więc dzisiaj będzie bardzo ciekawie. Zatem cześć wszystkim, jestem Ondar, witam was serdecznie w kolejnym filmie, informacyjnym w kwestii Poppy Playtime. I zaczniemy, strzel suba na kanale, a także kciuka w górę pod tym filmem, wpadnij na mojego Instagrama i TikToka, linki macie w opisie tego filmu tam na dole, a tymczasem, moi drodzy, proszę was bardzo, rozsądźcie się wygodnie, albowiem przed wami, no cóż, analiza informacji o Project Playtime, let's go! Generalnie sytuacja wygląda tak. W Halloween otrzymaliśmy zapowiedź nowej gry w uniwersum Poppy Playtime, tak jakby. Mianowicie gry pod tytułem Project Playtime i w zasadzie będzie to Poppy Playtime w multiplayer. Założenia są takie, że tak jak w singlowych grach lądujemy w fabryce Playtime Co., tylko że tym razem nie sami, a ze znajomymi w koopie mamy bronić się przed Hagimi, Wagimi i resztą jego ziomków. Generalnie przypomina mi to trochę to, co działo się z Secret Neighbor, ale wierzę w Mob Games trochę bardziej i mam nadzieję, że wyjdzie z tego coś o wiele ciekawszego. I spoiler, już w zasadzie wyszło. Bowiem w ramach swoistej kampanii promocyjnej dla Project Playtime pojawiło się ARG wokół gry. Jeżeli dobrze pamiętacie, około rok temu przed wydaniem chapteru numer 2 pojawiło się coś tego typu z tą stroną internetową, gdzie pojawiały się pewne wskazówki jak leżąca Cadby i tak dalej, ale ostatecznie póki co do niczego to nie doprowadziło. Tak, teraz przed Project Playtime mieliśmy, albo raczej cały czas mamy całkiem podobną sytuację, ale zacznijmy od samego początku. Otóż Mob Games wprowadziło nas w historię niejakiego Rowana Stola, czyli jednego z pracowników Playtime Co., który w pewnym materiale wideo ujawnił przerażającą, szokującą prawdę. Tego nikt się nie spodziewał. Mianowicie twierdził, że na podstawie dowodów, które znalazł, w oczach Hagiego Wagiego miały znajdować się kamery, które miałyby obserwować dzieci, no nie wiem, w ich domach czy coś. Sama wiadomość była kierowana do niejakiego Lightapiera, chyba pamiętacie, o kogo chodzi. A nagrane zostało o 10.22 30 marca 1991 roku. Niedługo później pojawił się kolejny film od Rowana Stola, tym razem nagrany 28 maja 1991 roku o godzinie 10.05. W tym filmie Rowan Stoll, wyraźnie przestraszony czymś, przeprasza za wszelkie oskarżenia, które wydał w poprzednim filmie. Mówi, że tak naprawdę coś musiało mu się przewidzieć, a w Hagim Wagim nie ma żadnych kamer i żebyśmy w ogóle wszyscy o tym zapomnieli. Popped out of place. That's that must be what I saw. So I'm done. I'm not looking into it anymore. I mean, not that there was anything to look into in the first place. Natomiast naprawdę ciekawie zaczyna robić się przy okazji trzeciego nagrania od Rowana Stola, które mieliśmy szansę obejrzeć, które to nagrane zostało 15 lipca 1991 roku, chwilę po drugiej nad ranem. Tutaj wyraźnie przerażony Rowan boi się o swoje życie. Wspomina, jak to został zmuszony przez całą placówkę, by powiedzieć, że w kwestii Hagiego Wagiego nie widział absolutnie nic, żeby ci zostawili go w spokoju. A następnie po kilku naprawdę nieprzyjemnych sytuacjach, kilka dni przed nagraniem tego filmu, ktoś grzebał przy jego samochodzie do tego stopnia, że w trakcie jazdy Rowan prawie zginął. Wspomina także, że jest absolutnie pewien, że Playtime Co. dopuszczało się eksperymentów na ludziach. Jeżeli jeszcze nie wiecie, o co chodzi, to zapraszam tutaj. Mówi również, że ma plan, by wkraść się do fabryki, by wykraść pewne informacje, a następnie przedstawić je światu. I'm fine. I think they're gonna kill me first. Something that eats people alive. I don't wanna die. I thought Mr. Pierre was just confused, but he's someone else entirely. I could have saved lives. I had access to everything. It's like they knew
It's like they knew I would never question them. That's probably why they hired me in the first place. I'm an idiot. Listen, if I die, I've hidden everything I found on this tape. If you find this, take it to the police. Do not let them get away with this. Goodbye. Jak widzicie, wygląda to naprawdę bardzo ciekawie i co niektóre teorie z tego filmu tutaj uzyskały swoje potwierdzenie. Co więcej, na przestrzeni trwania tego ARG otrzymaliśmy także kilka zdjęć, które znacząco rozbudowują temat. Przede wszystkim, kiedy Rowan Stoll opowiadał o czymś, co zjada ludzi żywcem, prawdopodobnie, raczej na pewno, otrzymaliśmy tego rysunek, mianowicie tutaj. Życie jest piękne niespodzianek, a tutaj widzimy jakby Jacka w pudełku, czy coś takiego. Otrzymaliśmy też zdjęcie tablicy korkowej, a przypominają mi się stare czasy, do której to poprzybijane są zdjęcia pewnych rzeczy, a także kartki, które bardzo przypominają te z chapteru drugiego, na których to wypisane były podmioty, osoby, czy w końcu potwory, w które te osoby się zmieniły. Pamiętacie zapewne Mami Long Legs i jej sprawę. Wobec tego, nie wiem, Playtime Co. zamieniło kogoś w komputer, to coś, rurę i tak dalej, nie wiem. Otrzymaliśmy też kilka innych rzeczy, które w bardzo ciekawy sposób rozbudowują ten temat, w tym m.in. plan pudełka, Jacka w pudełku, mianowicie tej postaci, którą pokazywałem chwilę temu. Nazywa się ona Boxy Boo. Otrzymaliśmy również to oraz to. I to drugie niewiele wnosi do tematu. W każdym razie wokół tego wszystkiego na Twitterach i całej reszcie przez ostatni tydzień albo dwa, nie, bardziej tydzień w sumie, rozgrywało się alternative reality game pełną gębą. Bowiem pojawiło się mnóstwo kont o nazwach takich jak Light Pierre, Stella Greyborg czy Eddie Ritterman, które w pewnym momencie o dokładnie tej samej porze zmieniły swój awatar, a także nazwę konta na Twitterze, w tym m.in. sam profil Poppy Playtime na Twitterze, tylko on nie zmienił nazwy. W każdym razie na ICU, a co więcej, zdjęcie profilowe także zmieniło się na te słowa, za którymi znajdował się kwiat dość podobny do Daisy. W każdym razie naprawdę nie chcę mi się opisywać całego tego RG, bo no umówmy się, to nie jest zbyt ciekawe, kiedy będziemy opisywać tylko i wyłącznie, kiedy jedna osoba doszła do 5 liter, a druga do 6 liter i te wszystkie litery utworzyły słowo, które miało 11 liter, ale do tego dodaliśmy jeszcze 10 innych liter i z tego wyszło 21 liter, a do tego z tych 21 liter wyszło inne słowo, które było hasłem do czegoś, a drugie było loginem i przez to doszliśmy do plików. To jest nudne, więc pozwólcie, że przejdę od razu do tego, co udało się znaleźć wskutek tego RG. Wobec tego ludzie doszli do dwóch plików, dwóch nagrań. Pierwszy to SEC5, a drugie to SEC6. Więc pójdźmy chronologicznie od SEC5. Na pierwszym z nich widzimy nikogo innego jak Rowana Stolla, który prawdopodobnie, raczej na pewno, znalazł się w budynku Playtime Co. i na pierwszym nagraniu schodzi po schodach. Natomiast na drugim wchodzi do pewnego pokoju, gdzie to znajduje się nic innego, albo nikt inny, jak Boxy Boo. I dobrze wiecie, jak to się skończy. Rowan opowiadał o pewnej postaci, która zjada ludzi żywcem i zjadła go żywcem. Tak więc tak, w tym momencie kończy się historia Rowana Stolla, który właśnie został zjedzony przez nikogo innego jak przez Boxy Boo. A kim jest ten Boxy Boo i czy będziemy mieli jeszcze z nim do czynienia? Kurde, oczywiście, że tak. Bowiem 21 listopada Mob Games poinformowało nas, że 24 listopada, czyli dzisiaj, kiedy oglądacie ten film, mam nadzieję, że się wyrobię, na ich kanale YouTube dropnie oficjalny trailer Project Playtime, dodatkowo będzie to cinematic trailer. Na obrazku promującym trailer widzimy Boxy Boo pośród kilku tych pistolecików z łapkami, a tuż nad nim widzimy kwiatka z RG, czyli prawdopodobnie Daisy. Pewnie dlatego nie wykorzystali tej postaci w chapterze numer 2. No i to byłoby jakby na tyle. Jeżeli oglądacie ten film w dniu jego premiery 24 listopada, to znaczy mniej więcej tyle, że za kilka godzin albo za godzinę na kanale Mob Games pojawi się trailer Project Playtime, który w ten weekend przeanalizuję na kanale. Albo może nawet jutro w piąteczek, no zobaczymy, jak tam mi czwarteczek pójdzie. W każdym razie wielkie dzięki za oglądanie tego filmu. Jak wam się spodobał, zostaw suba na kanale, a także kciuka w górę pod tym filmem. Wpadaj na mojego Instagrama, a także TikToka, linki macie w opisie tego filmu. A my tymczasem słyszymy się już wkrótce. Mówił do was Mondar, trzymajcie się cieplutko, wpadnijcie do tego Instagrama plzy. Do usłyszenia wkrótce, siemano, cześć.